Halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, witam cię tu ze Strefmi, tutaj jest jeszcze siła w podłodze. Dzisiaj z nami Strefmi. Tak, jestem. I nie tylko dzisiaj z nami jest, zawsze no, prawie, że codziennie. Co? No, nie powiesz, że nie. Aż pierwszy co czym dzieje, ty prawie. Nie, bo nie widzę efektów tego. Kurde. Ta baza coraz bardziej ścina, chociaż widziałem, że ludzie na zagranicznym YouTubie też mają taki problem z bazami. No, ale tak, no na pewno najśmieszniej. Nie, to ty wysyłałeś po prostu, że na zagranicznym YouTubie też ktoś się użył nasz pomysł. Co ty zrobiłeś? Zamknąłem, że powtórzył nasz pomysł z tym wyburzaniem, próbą wyburzania wnętrzności magazynu. Hmm. Też mu to nie wyszło. No, oglądał się u nas i chciał to zrobić. Tak, tak. Ale oglądając u niego fragment, to się zastanowiłem, a co się stanie, jeżeli wpakujemy do windy? A o tym to nie pomyśleliśmy. Pewnie nic, ale... Nie, pewnie zniknie. Trzeba po prostu wziąć podnośnik, postawić jakiś szczelocyt i byle. Chyba coś robiliśmy z tymi elementami. Ale nie zostawialiśmy takich gołych szczelocytów latających. Dobra, plan jest taki, że jedziemy poszukać takich tych fajnych miejscówek typu labirynt z siana albo... opuszczone miasto, gdzie jest dużo czerwonych robotów, tam też fajne nagrody są za to, że tam się z nimi pobijemy. Albo inne jakieś takie miejsce ciekawe, to jeszcze są, jest chyba miejsce takie z silosami, miejsce tak jakby, no też dobre byłoby na bazie, gdyby nie to, że tam się respią roboty czerwone, duże. Takie zbiorniki retencyjne i silosy. No fajnie, tak woda jest taka obudowana, tak jakby taki basen betonowy z wodą jest. No i dalej coś jeszcze z takich miejsc, no więcej na pewno tych, więcej magazynów oraz... Ja do helikopter i tyle. No, też fajnie by było. Oraz jeszcze było takie miejsce, jak na przykład jest rozbity statek, taki sam jak nasz, to przylecieliśmy, tylko też taki. Jeszcze o tym to już w pierwszym odcinku mówiłeś, wiesz? Tak? No. Niemożliwe, że o tym w pierwszym odcinku mówię. Mówiłeś. Tak? Że są dwa statki. A to wtedy nie byłem pewny tego. Dobra, i co jeszcze to jest takich rzeczy? Na pewno są jeszcze. Jest jeszcze drugi tak jakby ten budynek czerwony z kluczem. Tam gdzie się robi roboty, taki jest drugi. I są jeszcze dwie te stacje do ładowania warzyw. Jak coś. I jeszcze chyba też było. Po dwie? Co? Czy one są powielone, czy się różnią? Są takie same, ale do tych dwóch pozostałych nie ma dojazdu drogą, więc jakby takie gorsze są w sumie niepotrzebne. Będzie się teraz tak ciągle krzywo otwierał? No właśnie, trochę zniszczyłem tam, żeby... On się wali o to strzały, wiesz? No ale na razie jeszcze nie jedziemy, bo nie mamy municji, żeby się ktoś strzelać z tymi czerwonymi robotami. Jest bieda to. Aż wrośnie, a ja mówię przez nos, bo pory tylko jestem. A może tutaj po prostu jakiś słup zamontujemy, który... Słup? No. Nie wiem. Weź most, wciągnij trochę. Raczej. Zapomniałem o tych przyciskach. Kurczę, niby to użyłem na tym nawozu, ale mam wrażenie, że to nie rośnie. No? Ups. Czy ty zniszczyłeś jedną uprawę? Nie, kocka. No. O, więcej FPS-ów od razu. Ten? Tak. O, dużo jest FPS-ów. Co ty robisz? Włączaj most. O. Trochę ten most jak jest schowany, to mocno naduje. Ty masz skrzynki w swoim samochodzie. No. Dobra.
No i teraz powinno być bardziej równo. No tylko na to czekamy, żeby to wyrosło. Tak. Ale no, nie wiem, może cięcie zrobimy jakieś. Nie, bo ja i tak tutaj montuję pewną rzecz na tej farmie. Wiesz? To ja wiesz co, ja sobie zrobię tak. Sprawdzę, sobie przypomnę jak to się robiło. Wiesz w sumie. Byłeś w tych placówkach tutaj? W bokach? Teraz nie. Nie byłem. A ostatnio? Ostatnio to byłem. A przejdę się, może już jest. Coś. To leży. Brzoza leży. Nie, tylko syf jest. Pusto. Dobra, ja czuję, że trzeba już bardziej trochę dbać o FPS. Zrobiłem możliwość wyłączenia tego. Czego? Farmy wodnej. Znaczy podrywania. O, już wyrosło część. A nie, prawie, jeszcze troszkę. Ale już wzrosło. Więc jest przycisk teraz. Przecież był przycisk. Ale ten przycisk nie wyłączał podrywania. A uch. Odwrotnie działał. Co? Odwrotnie działał w drugą stronę niż powinien. Tak? No tak, on miał wyłączać podlewaczkę. A nie, on tylko rotację włączał i wyłączy. A podlewanie to nie ruszył. O! Zobacz, co tu się stało. Co? Most nam roboty buduje. Co? No tu. A. To chyba ja go kiedyś postawiłem. On postawiony jest? Tak, tak. O, już. Chyba, co? Nie. Nie, jeszcze jeden jakby stopień. Wiesz gdzie można pójść? Gdzie? Tam. Płynąć. Wiesz, że ja tam nigdy nie byłem. Te na takich wysepkach mają ponoć lepszy lód. W sensie lepsze rzeczy tam są. Ty tam byłeś raz? Raz byłem. A to jest wyspa? Tak. Nie ma jakby drugiej takiej dużego jakby powiedzmy kontynentu. To albo małe wyspy, albo to jedna z dwóch wielka duża. Już wyrosło. Tak? No. To pozbieraj, a ja tutaj obczaję. Nie no, chodź. Nie no, to patrzę jak. Oczywiście, no mi czasu zbierać. Ja z ten, podlewałem ten. Ostatnio ja zbijałem, teraz znowu ja zbijam. No nie przesadzaj. No, a nie było też? Było. To o co ci chodzi? Ciekawy pokój. Trzeba to zautomatyzować, a do tego trzeba większe piramidki. Przynajmniej przydałoby się naboje zautomatyzować. W sumie moglibyśmy tutaj zamieszkać, ale wtedy byśmy mieli wszędzie daleko. Most. Most. Ja już mam dość mostów. Ale taki niewysuwany, bardziej statyczny. To taki, gdyby dopiero lagował. Statyczny? No nawet, bo byłby po prostu bardzo duży. Nasza baza, jaka jest, wydaje się wielka. Jaka, ile takiej odległości tej wyspy zajmuje. No bo oni w tym
Arcelocie, nie wiedzę, co to jest optymalizacja. No ale tak już jest, tak? Tą grą zawsze tak było. Ja już jestem przyzwyczajony. Ile gramy w tą grę? 4 lata? Nie wiem, może na dłużej. Ode, to gameplay to zacząłem od premiery oglądać, a pierwszy raz samemu zadziałałem to w 2016. Dobra, idziesz już? Tak, ja tak, już, już. Już pozbierałeś tam tą amunicję? No bierz. Co? A. Amunicję. Dobra, dzięki. Tyle powinno wystarczyć. To zamykamy. Dobra. Zamyczaj. Zamyczaj fan. A ty wyprowadzasz swój samochód, tak? Dobra. No i po coś ty ten dżęż zamyczony? Weź, zrób do niego przełącznik, czy chcesz zamyczać, bo ja zaraz te drzwi utnę. Albo zrób przynajmniej takie malutkie drzwi na człowiecza, bo samochód sam otworzy. Ty, to w sumie byłby spoko, tak jak są w hangarach jakieś takie, że są jedne wielkie drzwi. A obok są takie jakby małe w tych wielkich drzwiach. Czemu nagle zaczął tak lagować? Co ty robisz? Po moście przejechałem. Dobra, gdzie ty pojechałeś? Na prawo. O, i baza się zdespełniła i na lepsze FPS. Lepsze FPS, powiadasz? Wystarczy, no i się zaczepiłem na dole. A ty chcesz do tego podjazdu pojechać? No, tak, tym, wiesz, tak jedziemy tam na górę, nie musimy jakoś ominąć ten wielki magazyn, ten trzypiętrowy. Pamiętaj, że tu jest dziura zaraz przed nami, tak? Tak. Trzeba go ominąć, tam idziemy dalej za nim droga jeszcze, albo chociaż jakaś taka polana, co by można jechać z nią. Jak tam dalej pojedziemy, powinniśmy wtedy znaleźć ten wielki labirynt. Co stałeś wtedy? Zahamowałem, no, rzuca mnie po prostu. Małe koła. Czy ty próbujesz tym przejechać? Tak, i utknąłem trochę. Bo tarcie moich zderzaków jest zdecydowanie zbyt duże. A to jest chłopa. No. O nie, jeszcze robot idzie. Znaczy, no. No myślałem, że to jest normalnie taki mały cały czas z fotelu wystrzeliwać, wiesz? Co? Ja zapominam cały czas, jak z fotelu wystrzeliwać. A jak? No spację. Nie no, e. Co? Dam radę podjechać? Pójdę i radę bez problemu. A może dasz radę światło wyłączyć? U mnie? No. Co tu się dzieje? No, ciekawe. Pamiętasz, kiedy tu byliśmy ostatni raz? Tak. Twoje ledwo? Tak światło ci nadrzuje niby? No. O nie. Zostawiłem go na boczu i się zaczyna zjeżdżać, dobra. Miał moc, żeby uszyć. Pamiętam, że wtedy nie mogliśmy kompletnie uszyć. Ło, ale hopa. Fajne. No i tu jest problem. Co? Dobra? Szczęść? No bo to na tym dalej jest. Musimy jakoś objechać to dookoła. Może podnośnikiem po prostu wprowadźmy państwo. Nie, bo i tak musimy dookoła objechać magazyn. Tak to wjedziemy bezpośrednio w magazyn. Nie możemy tak zrobić. Gdzieś tam po lewej. Trzeba naokoło pojechać.
ty robisz? Zepsułeś wszystko. No, wjechałem za to. Nie, chyba tak. O, czekaj, może tu by się chyba dało wejść po tym, wiesz? Z podnośnikiem, bo i tak masz rację, trzeba wejść. Strasznie to idzie naokoło. Uuu, myślałem, że to się już za tego uczuć i będzie kończyć. No. Widzisz, ile tego jest. Czekaj, może ja ci podam. Weź. Samochód? Weź samochód. No to spuść go, puść go. Nie, puść go, ósmy podnosi. Dobra. Teraz się winduj. Myślałem o tym, że wniosę dwa samochody, ale... Tu jest ten wielki, największy magazyn chyba, on ma 4 piętra aż. Jest niebieski robot. Uważaj. Chociaż mógłbyś go starenować. I wiesz co, nie, tu? Nie, jeśli tu jest dalej droga. Jest dalej droga. Jest? Wow. Rozumiem, że... A, można stąd skoczyć, okej. Myślałem, że nie chcesz stąd skoczyć i przyhamowałem, a tak bym to... pojechał sobie normalnie. Nie wiem. Zobacz. Co? Czy ty tu widzisz? Tu są te znaki ostrzegające ze skrętu. A ej. Tu jest naprawdę fioletowe jezioro. Ej, to może... Ej, chyba da się rozwalić, wiesz? No, można. No, można, można. Zepsułem. Zabieramy? Nie, zostaw. Na razie. Jeszcze coś się przyjedzie. Czekaj, w tą stronę jest do magazynu chyba droga, tak? W tą stronę my gdzieś indziej pojedziemy, tak. No my tutaj, tam prosto. Tam są te chemikalia. Chodź prosto, dobra. Fajne te znaki. O, tu jest domek. Domki są te? Nie, nie, taki jeden pojedynczy. A, ten. Nie, to dobra. Ej, jest tablica. Jaka tablica? A, ten. Plakat, billboard. No i skrzynka. Na ilu więcej tych skrzynek jest? Gdzie? Tu, za billboardem z tą. Uuu. Widzisz? Nie. Komponent tylko ciekawy. No, tak samo. Co to jest? Może coś wyścigowy chyba zrobić z tego jakiś... Nie wiem, co to jest? no widać, że się przygotowywali pod osiedle jednodzin. No mi to też tak jest. Popatrz tutaj. O tutaj, w tym miejscu. Jakby ta droga się kończy, tu jest zakręt. Tu tam też się kończy. No te drogi chyba do magazynów prowadzą, ja pojechał dalej tutaj. Bo w tą stronę się nie. Bo widać, że chcieli też dżułę zniszczyć, ale jeszcze nie zabili tego. Takie jakby ulice miasta, tylko że bez domów. O, kolejny billboard i też skrzynki są. Jedna skrzynka. Ja muszę się pozbyć tego napędu na tył, bo lepiej pojazd jeździł bez tego napędu na tył. Wiesz? Tak? O, komponentki. Prędkość podobna, wiadomo, moc mniejsza, ale lepiej skręcał mnie. No, ten napęd na tył był potrzebny tylko po to, żeby przewieźć tamte elementy, chyba tak? Nie, patrz, skrzyneczkę. Czy tę skrzyneczkę widzisz? A, tam na górze. No nie, tam nie warto wchodzić. Czyli na górze, co? A, tam skrzyneczkę. To ty ją weźmiesz, dobra. Poczekam tu na ciebie, na szczycie. O, coś się wczytuje, nieźle. Tak, tak. O, ja widzę jakąś wieżę. Czegoś takiego to jeszcze nie było. To chyba będą te silosy właśnie. Tak? Jakaś taka wieża jest. Co to jest? Ale udało nam się odkryć zagadkę, co my też mało dróg mamy. No, po prostu były za tym... Za tym jakby tą... Tym kli... Nie, jak się na to mówi. To jest... Kanion. Cliff. Kanion. Bo tutaj są takie tubki mieszczalne. Wyminąłeś to. To jest to. O! To jest te wysy... Właśnie o tym zapomniałem, to jest to, o czym zapomniałem. To jest wysypisko takich tych. Tu właśnie tych takich
tych, no. Mi się światło świeci. Weź, stań tutaj, poświeć swoim samochodem. Znaczy jestem tu, więc... No ale to weź go tam, ogarnij. No to jest na miniaturkę. To tyle tutaj tego jest? To jest wysypisko jakieś, ale tu chyba O, nic... co ci chodzi z tym światłem, dobra. Ale tu chyba nie ma tego jakby... żadnych rzeczy do zdobycia. Nie no, skrzynki. Z jednym była skrzynka. Tak? O, super, Messenger. Zapomniałem wyłączyć. Mam nadzieję, że teraz nie będzie tam jakiejś dyskusji. Teraz na grupie mieliśmy chyba 600 wiadomości w pół godziny. Pod wodą jeszcze jest. Ciekawe rzeczy. Dziwne, że żadnych tu robotów takich niebezpiecznych nie ma. O, jest strzynczy. O, też jest tutaj. Trochę jak w rafcie. Komponent kit. Arcot, arcot. No wiem, wiem. Ale czy w rafcie to arcot jest tylko wydawca? Tak? No. Ale grafika jest podobna. W sensie no. Styl graficzny, tylko tam postacie, bo powiedziałem, że nawet to jest to samo, tylko tam postacie są po prostu normalnej wielkości. Dobra, to co, jedziemy dalej? Czy kończymy film w tym miejscu? Możemy skończyć w tym miejscu, tym... Tak, i A nie, jeszcze bym sobie zrobił. I w kolejnym filmie się dowiemy, co to jest za słup. Jak pięknie wygląda tutaj. O czym tu mówisz? Jak co pięknie wygląda? No. Te puszki. A to ja już patrzyłem, mam już ten na miniaturkę. No ja tak ładnie nie patrzyłem. Dobra, no to co? No to wszystko jak no, na ten film. Tak, tak. No do zobaczenia. W kolejnym filmie się dowiecie, co to jest za ten słup na ten potem, o tak na wprost. No, do widzenia. Nie wiem, jaki słup. Dobra. Dobranoc.